Nazywam się Marek Zywer, dla tych, którzy mnie nie znają, jestem współtwórcą serwisu FunnyMoney, czyli serwisu, dzięki któremu darowizny od zakupów w internecie mogą trafiać do organizacji społecznych oraz kilku innych narzędzi dla organizacji społecznych, które również FunnyMoney zrobiło. Dzisiaj będzie na temat darowizn od zakupów w internecie. Za chwilę Wam pokażę agendę, ale na początek taką mam dla Was zagadkę i pytanie. Co różni nas, dorosłych, od dzieci, jeśli coś znajdziemy na ziemi albo coś podnosimy z ziemi? Takie pytanie, taka zagadka na początek, na start, na rozgrzewkę. Co nas różni od dzieci, które podnoszą coś z ziemi, zwłaszcza takich małych dzieci, tak jak tutaj jest pokazane, jak podnoszą coś z ziemi, co jest taką różnicą między tym, co jak one na to patrzą, a jak my na to patrzymy? Nie bierzemy tego do ust. Bardzo tak. Tak, bardzo dobre. Mają już na to pomysł, tak. Czasami te pomysły pewnie u dzieci są mega szalone, że nic nas nie różni. Dla dzieci dosłownie wszystko podniesione z ziemi jest interesujące. Tak, ciekawość. Tu akurat nie ukrywam, że Małgorzato, właśnie o to mi chodziło. Ta ciekawość. Zdziwienie bycia odkrywcą. Tak. I można powiedzieć, że to jest taka pewnie największa różnica, że dzieci, które poznają dopiero świat, każda rzecz, którą dotkną, jest dla nich czymś nowym, nowym doświadczeniem i tak na dobrą sprawę budują sobie dopiero wyobrażenie, a my, ponieważ mamy już za sobą ileś tam życiowych doświadczeń, tak na dobrą sprawę od razu gdzieś tam wrzucamy to, co podnosimy z ziemi, wrzucamy do jakiejś szufladki, zaczynają działać nasze naturalne, wypracowane przez lata mechanizmy, czy to obronne, czy to jakiekolwiek inne i gdzieś tam już pewną rzecz przypisujemy do pewnej kategorii. Mówię o tym dlatego, że zwłaszcza jak na początku startowaliśmy z FunnyMoney, teraz zresztą też tak jest, wiele osób się dziwi, jak to w ogóle jest możliwe, że to nic nie kosztuje, a jakieś pieniądze trafiają do organizacji. Więc dzisiaj będę wyjaśniał w ogóle, skąd są te pieniądze, ale tak na początek chciałem zacząć właśnie od tych różnicy, tej ciekawości, która... No powiem szczerze, że ja często zazdroszczę dzieciom, patrząc też na moje, że ta jest taka ciekawość, której, kurczę, później czasami zaczyna brakować. Ale dobra, lecimy dalej. Co mamy dzisiaj w planie? Potencjał, czyli ile tych darowizn na zakupy w internecie można zebrać i jak to się będzie rozwijać, jak to generalnie działa, jak wystartować, czyli jakieś takie pierwsze kroki. I później co robić, a czego nie robić na podstawie różnego rodzaju przykładów. Zacznijmy od tego potencjału, czyli zakupy w internecie. Ja myślałem, że zakupy w internecie się rozwijają jakoś super szybko, 12% między 2020 a 2026 to chyba nie jest jakiś duży, ogromny wzrost, ale z drugiej strony pewnie nie jedna firma chciałaby takiego wzrostu. To jest wzrost rynku zakupów w internecie. W tym roku, w roku 2020 mieliśmy 83 miliardy złotych obrotu na rynku sprzedaży internetowej. Planowane jest, że w ciągu 6 lat, czyli już za 4 lata, w 2026 ta wartość się podwoi. Czyli mamy 162 miliardy złotych obrotu zrobionego tylko i wyłącznie przez internet. Oczywiście to są bardzo różne kategorie, to są zsumowane wszystkie sklepy, wszystkie możliwe sklepy w Polsce, również te, które nie są w Polsce, ale sprzedają w Polsce, także to jest kompletnie wszystko, ale co to oznacza? To oznacza, że tych darowizn od zakupów w internecie będzie też mogło być dużo, dużo więcej, bo coraz więcej osób takie zakupy robi. Widzimy tutaj te 35% wzrostu w 2020 roku pandemicznym, który gdzieś tam pomógł, można powiedzieć, rozwinąć się tej formie sprzedaży. Ale mówiąc tak bardziej konkretnie, czyli tutaj mówimy o całym rynku sprzedaży w internecie, ale idźmy dalej.
ile różnego rodzaju organizacje podniosły z ziemi, czyli ile zebrały z tych darowizn od zakupów. To są dane, które wczoraj wyciągałem z naszego systemu. No, nazwy organizacji tutaj nie będę podawał, ale to są kwoty, które te organizacje otrzymały z darowizn od zakupów w internecie. Ta pierwsza organizacja, 182 tysiące z kawałkiem, to jest organizacja, która ma podopiecznych i tam również podopieczni zbierają, można powiedzieć tak w cudzysłowie, na siebie. Więc stąd jak gdyby też ta kwota może być, jest jak gdyby dużo wyższa od pozostałych, no ale jak spojrzycie sobie dalej, no to mamy tam od 15 tysięcy w górę. I pamiętajcie, że to są pieniądze, za które organizacja nic nie płaci, bo korzystanie z Funny Money, z darowizn zakupów jest bezpłatne, jak i osoba, która was wspiera, też nic nie płaci. Osoba albo firma, bo o tym będę mówił też za chwilę. Także to są pieniądze, które tak na dobrą sprawę są dostępne w zakupach w internecie. Jeśli policzymy sobie, że w tym roku, w 2022, szacowane jest, że te zakupy to będzie około 100 miliardów złotych. Jeśli policzymy, że chociażby 1% z tego trafiłby do organizacji społecznych, oczywiście w idealnych warunkach, że każdy sklep internetowy, każdy, kto kupuje w internecie, korzysta z Funny Money, darowizn zakupów, no to mamy, moi drodzy, miliard złotych, który może trafić do organizacji społecznych. Tak? To jest jak gdyby skala potencjału. Jak to działa? Skąd w ogóle się biorą pieniądze? Pieniądze się biorą z budżetów naszych partnerów, z budżetów po prostu sklepów internetowych czy serwisów internetowych, którzy tak na dobrą sprawę, dla nich to jest też pewnego rodzaju biznes połączony z dobrem, bo gdzie oni dzielą się zyskiem, a i te środki trafiają po prostu do organizacji społecznej. Jak to działa po kolei? Czyli wasz wspierający przyjaciel, fan organizacji, znajomy, nazwijcie go jak chcecie, robi zakupy u partnera Funny Money. Zakładam, że oczywiście ma waszą organizację wybraną do wspierania. Co się dzieje dalej? Sklep, czyli partner, wypłaca darowiznę do fundacji Funny Money. To jest w dużym uproszczeniu, bo oczywiście to dzieje się po zatwierdzeniu transakcji, po minięciu jakiegoś okresu na zwroty, który tam ustawowo jest 14 dni, często więcej. Wiadomo też, że partnerzy, znaczy wiadomo, dla mnie to jest oczywiste, dla was może nie być oczywiste, partnerzy tych procesów wypłaty nie robią codziennie, tylko robią to raz w miesiącu, niektórzy nawet robią to raz na kwartał, czyli pieniądze, wasz kupujący zostawia pieniądze w sklepie internetowym. Po rozliczeniu sklep internetowy tą część zysku, którą się dzieli, wypłaca do fundacji Funny Money i my w fundacji Funny Money co kwartał robimy przelewy na konta bankowe organizacji. Robimy przelewy na konta bankowe w momencie, gdy macie zebrane minimum 100 zł gotowych do wypłaty. Gotowa do wypłaty to jest taki status, który oznacza, że faktycznie otrzymaliśmy pieniądze od tego partnera i możemy je po prostu wypłacić. Taki drugi warunek to jest zweryfikowane konto bankowe. Jeśli byłby jakiś problem z kontem bankowym, to Magda czy Marta, które się tym zajmują, będą się do was odzywać. Czyli w dużym takim uproszczeniu z waszej perspektywy, z perspektywy organizacji, jak to działa i skąd biorą się pieniądze, czyli wasz wspierający robi zakupy, część z tych pieniędzy partner wypłaca do fundacji Funny Money i z fundacji Funny Money środki trafiają do was na wasze konto bankowe. I co jest ważne, dlatego Funny Money jest i darowizny zakupów są bezpłatne, dlatego że my utrzymujemy serwery, utrzymujemy też naszą pracę i obsługę tego wszystkiego dzięki naszej współpracy z partnerami. Także to jest model, który, no powiem szczerze, z którym jest jeden problem. Problem jest taki, że nikt nie chce nam uwierzyć, że to jest bezpłatne i że nic nie płacimy, tak? No, wypracowaliśmy model, który jest bezpłatny. Problem z nim jest taki, że jeśli za coś się nie płaci, to często trudno w to uwierzyć, ale tak jest po prostu. Dlatego, że niektórzy się zastanawiają, okej, ale gdzie tu są, jak to działa, że nie wiem, że to wszystko może funkcjonować. Właśnie dzięki temu.
I teraz drugie, jak to działa, już z perspektywy tego wspierającego, tej osoby, która jest gdzieś, nie wiem, na waszym fanpage'u, w waszych bazach mailowych, czy na liście waszych kontaktów w telefonie. Jak to działa z perspektywy tej osoby, która może zacząć was wspierać, czy może wspierać was przy okazji zakupów? Przede wszystkim ta osoba po prostu wchodzi na profil waszej organizacji na Fanimani. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ dzięki temu, że wejdzie od razu na profil waszej organizacji, a nie na fanimani.pl i gdzieś tam musiałaby was szukać, no to po prostu od razu trafia na wasz profil. I druga rzecz, którą robi, instaluje przypominajkę, czy dodaje do swojej przeglądarki internetowej rozszerzenie, które nazywamy przypominajka. I uwaga, tutaj wybór organizacji jest automatyczny. Czyli jeśli ktoś wejdzie na profil waszej organizacji i tam kliknie dodaj rozszerzenie, to automatycznie ma od razu waszą organizację wybraną do wspierania. A co to oznacza? To oznacza, że w naszym dzisiejszym zabieganym świecie ściągamy jeden krok w ogóle z tego, co ten wspierający ma zrobić. Bo nie trzeba mu wyjaśnić, że on ma wejść na Fanimani, nie wiem, znaleźć was, wybrać waszą organizację, czy założyć konto, wybrać organizację i tak dalej, tylko po prostu wchodzi na wasz profil, dodaje rozszerzenie i już może wspierać waszą organizację. No i tak na dobrą sprawę, później ktoś trafia na stronę z podziękowaniem za instalację przypominajki i to już jest koniec. To już jest jak gdyby koniec tego pierwszego etapu, reszta już będzie działała się po drodze. Czyli ktoś ma już tą przypominajkę i tak na dobrą sprawę od razu też zobaczy na tej stronie podziękowania, zobaczy logo waszej organizacji, zobaczy kogo wspiera i może już korzystać, czyli wyszukać produkt, iść do sklepu. Co się dalej zadzieje, bo to są takie rzeczy, które no, my jak gdyby dążymy do tego, żeby to, co się da, upraszczać. Dalej w procesie zakupu, w momencie, gdy ktoś pierwszy raz skorzysta z przypominajki, kliknie aktywuj darowiznę na stronie jakiegoś partnera, to zostanie poproszony o założenie konta. Konto tym wspierającym służy do tego, żeby mogli sprawdzać historię swoich darowizn, czyli żeby mogli się upewnić, że darowizna została naliczona, w jakiej kwocie została naliczona i czy została wypłacona organizacji. To jest taki element przejrzystości tego, żeby każdy po prostu mógł i wy ze strony organizacji widzicie te darowizny, ale też osoba, która robi zakupy, ma świadomość, wie, ile z tych darowizn przekazała. Jeśli ktoś chce, może wspierać bez konta. Na tym ekranie przejścia jest taki link wspieraj anonimowo, czy kontynuuj bez konta. I dalej, jeśli ktoś ma już założone konto i się zalogował na Fanimani, no to tutaj prościej jest znaleźć przycisk wyloguj się na Fanimani niż na Facebooku, ale działa to dokładnie tak samo, czyli jak jesteśmy już raz zalogowani do Fanimani, to tak na dobrą sprawę, robiąc zakupy, klikamy tylko aktywuj darowiznę. Przez moment widzimy ekran, na którym jest informacja, że zapisujemy informację, czy ten identyfikator zapisujemy na Fanimani i dalej ktoś wraca do zakupów. Czyli tak na dobrą sprawę to pomaganie przy okazji zakupów ogranicza się później do jednego kliknięcia, do kliknięcia aktywuj darowiznę. Dobra. O dwóch kluczach za chwilę będzie, ale zanim przejdziemy do tych dwóch kluczy, to ja mam dla was pytanie takie na rozgrzewkę. W ramach przerwy ja wezmę łyka kawy. Pytanie do was. Z jakich mediów społecznościowych korzystacie w organizacji? Z czego korzystacie? Czy to są Facebook, Instagram? Możecie wybrać kilka opcji, z których korzystacie. Ja wezmę łyka kawy i za chwilę wam pokażę, jakie są wyniki. O, ktoś wybrał inne. Jak możesz napisać, jakie inne? Jakie właśnie inne? Bo tyle tych mediów społecznościowych już jest, że być może niektóre pominąłem. Nie wiem, jest jeszcze Discord, coś takiego, Twitch dla graczy. Grupa na WhatsAppie. Okej. To myślę, że to całkiem, całkiem ciekawa rzecz. Rozumiem, że to jest grupa po prostu dla fanów organizacji i Messenger. No tak, to w sumie też można to postrzegać w formie
w formie mediów społecznościowych. Udostępniam wam wyniki, tak to wygląda. No, Facebook mimo wszystko w pierwszej kolejności, Instagram, TikTok. TikTok widzę, przebił też Twittera. To jest ciekawe. To jak możecie gdzieś, nie wiem, podesłać linka do waszych profili na TikToku. Cię chętnie zobaczę, jak organizacje sobie radzą z TikTokiem. LinkedIn, Snapchat i inne to właśnie te grupy na WhatsAppie, czy grupy na Messengerze, czy Messenger. Dobrze, dzięki bardzo. I lecimy dalej, wróćmy do naszych kluczy. Jeśli ktoś był kiedyś na jakimś szkoleniu Funimani albo trafił na jakieś materiały, to pewnie wie o dwóch kluczach. Dwóch kluczach do sukcesu w darowiznach od zakupów online. Pierwszy klucz to jest liczba wspierających. W zasadzie pewnie to was nie dziwi, bo jeśli robicie zbiórkę jakąś w internecie, jakiś crowdfunding, to z pewnością liczba osób, które dotrą do których dotrzecie z informacją, która wpłaci, ma ogromny wpływ na to, ile pieniędzy zbierzecie. Dokładnie tak samo jest z Funimani, czyli im więcej osób będzie was wspierać w ten sposób, tym więcej tych darowizn od zakupów do was trafi. Co jest bardzo ważne, to że w momencie, gdy ktoś zainstaluje przypominajkę, to taka pomoc trwa latami. To my już widzimy. Mamy mnóstwo takich użytkowników, którzy po prostu są z nami od 3, 4, 5, niektórzy nawet od 7 lat i po prostu cały czas korzystają, klikają to aktywuj darowiznę. Niektórzy w ogóle nawet nie sprawdzają tego, nie logują się, żeby sprawdzić, ile tych darowizn się naliczyło. Dostają oczywiście maila, więc jak gdyby mają świadomość tego, że to działa. Ale co jest ważne, że w momencie, gdy traficie do tych osób i one zainstalują tą przypominajkę, to jest raz zrobiona praca, której efekty będziecie widzieć latami. A drugi klucz to oczywiście rozszerzenie i przypominajka, i za chwilę rozszyfruję, dlaczego to są takie ważne, tak ważne są te klucze. A propos tego pierwszego klucza i tego wsparcia, które trwa latami, to są wartości darowizn pojedynczych użytkowników. Tak? Czyli pierwszy użytkownik to jest jedna osoba, która w wyniku darowizn od zakupów online przekazała 36 tysięcy złotych. Zrobiło łącznie 1200 darowizn. 36 tysięcy złotych z zakupów w internecie, czyli ta osoba nie wydała ani złotówki, nic nie dopłaciła do tego i 36 tysięcy złotych trafiło do organizacji. No tutaj macie też, to jest top 10 tych użytkowników. No mamy takich użytkowników, którzy tam, okej, w top 10 mamy 4 tysiące, ale pytanie, ilu macie takich wspierających, którzy przekazali wam, nie wiem, chociażby w ostatnich 3 latach, łącznie 4 tysiące złotych. To są pojedyncze osoby, które w wyniku darowizn od zakupów online, czy dzięki Funimani i darowiznom od zakupów online przekazały takie kwoty do organizacji. Jak widać, ta liczba darowizn jest różna, bo wiadomo, każdy ma inną specyfikę zakupów. Jedni kupują w sklepach, gdzie ta wartość darowizny jest niska, inni robią zakupy, gdzie wartość darowizny jest wysoka, jeszcze inni korzystają z Funimani przy okazji jak gdyby firmowych zakupów, o czym będę też mówił za chwilę. Top 10 wspierających. Drugi klucz, oczywiście przypominajka, ale dlaczego ta przypominajka jest takim drugim kluczem? Bo średnio 5 razy więcej darowizn jest dzięki przypominajce, bo nie trzeba o tym pamiętać. Bo jaka jest alternatywa? Alternatywa, jeśli ktoś nie ma przypominajki, to musi po prostu wejść na Funimani, wybrać sklep, w momencie, gdy kliknie przejść do sklepu, jeszcze zostanie poproszone wybranie organizacji i po prostu musi pamiętać o tym, żeby w ogóle gdzie wejść, gdziekolwiek indziej po drodze. Przypominajka po prostu cały ten proces totalnie ułatwia, sprowadza do jednego kliknięcia i do jednego kliknięcia, które jest w odpowiednim momencie i w odpowiednim kontekście, tak? Bo pojawia się albo na stronie sklepu internetowego, albo w wynikach wyszukiwania ktoś zobaczy, że tutaj może przekazać darowiznę. Kolejna rzecz,
wspierający widzi logo waszej organizacji w przypominajce, czyli ta przypominajka ma też taki efekt budowania marki, przypominania się o organizacji. Czyli za każdym razem, gdy ktoś wejdzie na stronę jakiegoś sklepu, on zobaczy również logo waszej organizacji. Korzyść, dodatkowa motywacja dla wspierającego to są kody rabatowe i promocje, które są widoczne również w przypominajce. Czyli taki, można powiedzieć, dodatkowy argument dla tego, kto chce was wspierać przy okazji zakupów. Ok, ja będę was wspierał przy okazji zakupów, jakiś tam procent określony trafi do was, a ja dodatkowo, nie wiem, zrobię zakupy na przykład taniej, będę miał jakieś promocje, jakieś tam okazje. Oczywiście można pomyśleć w ten sposób, że ok, ale jak ktoś skorzysta z kodu rabatowego, to będzie mniejsza wartość zakupów i w związku z tym mniejsza darowizna. Można w ten sposób pomyśleć, ale to jest takie dosyć, bym powiedział, krótkie. W perspektywie czasu to jest coś, czy patrząc na to w takiej dłuższej perspektywie, to dla tego wspierającego jest to realna korzyść, czyli coś dla niego osobiście plus coś dla was, darowizna od zakupów. I taki bonus w przypominajce to jest funkcja 1% podatku. W okresie rozliczeń 1%, w momencie, gdy ktoś ma zainstalowaną przypominajkę i na przykład szuka informacji o jak rozliczyć PIT albo wejdzie na stronę z rozliczeniami PIT-u, to dodatkowo przypominajka pokaże mu informacje z numerem KRS, czy również celem szczegółowym waszej organizacji, czyli ta przypominajka oczywiście w 95% pełni funkcję zbierania dla was darowizn od zakupów w internecie, ale w tych 5% jest to też to przypomnienie, ta pomoc w zbieraniu 1% podatku. I tu jest przykład takiej właśnie przypominajki na akurat tutaj na booking.com, czyli ktoś ma zainstalowaną przypominajkę, wchodzi na booking.com i widzi widzi logo organizacji, czas na wyjazd, czas na pomaganie i klika tylko aktywuj darowiznę i tak na dobrą sprawę za chwilę wraca do poszukiwania swojego wyjazdu. Ale oczywiście każda najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Mi się to ostatnio tak skojarzyło, tutaj taka moja osobista dygresja. W zeszłym roku zacząłem trochę intensywniej biegać i niejednokrotnie mi się nie chciało wyjść, to zawsze sobie mówiłem, ok, dobra, to tylko zrobię jedną rzecz, ubiorę się i wyjdę z domu. Ja potem się będę się zastanawiał nad resztą. I oczywiście jak już zrobiłem tą jedną rzecz, no to już reszta się jak gdyby zadziała, gdzieś tam te nogi ruszyły do przodu. Także ten jeden pierwszy krok zrobić, a reszta, o resztę będziecie się zastanawiać później. Ja oczywiście te kolejne kroki wam tutaj podpowiem. Kroki związane ze wspierającymi, czyli z tym, jak po prostu zdobyć tych wspierających. I tak na dobrą sprawę, skorzystaj zanim zaczniesz. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, bo inaczej, jeśli ktoś zada wam pytanie o to, ok, ale jak to działa, albo zada wam jakieś specyficzne pytanie, ok, a ta darowizna od razu do was trafi na konto, czy nie trafi na konto, czy jak to się będzie działo, skorzystajcie sami z Funny Money, zanim zaczniecie. Jeśli nie chcecie wydawać na to pieniędzy, to jest pewien sposób, mianowicie możecie na booking.com z przypominajką zrobić rezerwację, taką, którą będziecie mogli później bezpłatnie odwołać. I w tym momencie też zobaczycie po prostu darowiznę od takiej rezerwacji na swoim koncie jako użytkownicy. Po stronie organizacji też tą darowiznę zobaczycie. Oczywiście w momencie, gdy anulujecie tą rezerwację, no to po pewnym czasie również ta darowizna zostanie anulowana, ale to jest jak gdyby sposób na przetestowanie, jak to działa. Kolejna rzecz, bardzo ważna, jeśli jesteście na początku drogi z Funny Money, z darowiznami od zakupów, to tych pierwszych 10 wspierających pozyskajcie samemu. Pierwszych 10 wspierających, czy może mówiąc inaczej, pierwszych 10 instalacji przypominajki. W panelu organizacji możecie sprawdzić, ile osób jest zarejestrowanych i wspiera waszą organizację, więc możecie wiedzieć, kiedy te 10 osób już jest. Ale moim zdaniem to jest o tyle istotne, że rozmawiając też z tymi pierwszymi 10 osobami, bo ja mówię tutaj o kontakcie osobistym, o tym, co jest najbardziej skuteczne w pozyskiwaniu
wspierających w budowaniu relacji tak na dobrą sprawę, bo to są pewnie osoby, które wspierają was w inny sposób, nie wiem, wpłacają na zbiórki, a może nie wpłacają, dlatego że na przykład nie stać ich na to, żeby wpłacić, ale darowizny od zakupów, które i tak robią w internecie, mogą być dla nich alternatywą. Taki osobisty kontakt pozwala przekonać, pozwala od razu odpowiedzieć na pierwsze pytanie, od razu powiedzieć, skąd się biorą te pieniądze, że to partnerzy czy to sklepy internetowe dzielą się po prostu zyskiem i nic was, czyli tych wspierających, nie będzie to kosztować. Kolejna rzecz, taka istotna, to regularna komunikacja, social, e-mail czy w jakikolwiek inny sposób, powtarzanie. 50 lat temu już Caldini pisał, że powtarzanie jest jedną z ważniejszych technik perswazyjnych. Widzimy to na co dzień w reklamach, widzimy to wśród, nie wiem, polityków, czy w każdej grupie, która chce wpłynąć w jakiś sposób na nas, że pewne komunikaty są powtarzane, powtarzane, powtarzane. Gdzieś tam pewnie może słyszeliście, że komunikat ile jest tam razy powtórzony, staje się prawdą. Oczywiście można to też źle wykorzystać, ale tutaj zachęcam was do tego, żebyście korzystali z tego dobrze, czyli po prostu powtarzając informacje o tym, zwłaszcza, że jeśli korzystacie z Facebooka, a z tego co widzieliśmy przed chwilą, to korzystacie z Facebooka, post na Facebooku żyje 6 godzin, tak? Czyli w momencie, gdy wy opublikujecie posta, w ciągu pierwszych 6 godzin zobaczy go 98% osób. Tak? Szansa na to, że pozostali go zobaczą już tam spada drastycznie. Na jednym z wcześniejszych webinarów gdzieś tam pokazywałem właśnie takie statystyki dla różnych mediów społecznościowych. Na Instagramie chyba to są 48 godzin, jeśli dobrze powiem, 24 albo 48. Wydaje mi się, że 48 dla Instagrama, czyli takie jak gdyby długość życia danego posta. W momencie, gdy minie ten czas, to liczba osób, do których to dotrze, spada drastycznie. Co to oznacza? Że tak na dobrą sprawę na Facebooku możecie publikować 2 razy dziennie i prawdopodobieństwo, że ta sama osoba zobaczy 2 razy w ciągu dnia waszego posta, jest naprawdę niewielkie. Kolejna rzecz, sprawdzanie wyników, to o czym wspomniałem wcześniej, czyli w panelu organizacji możecie zobaczyć liczbę wspierających, liczbę darowizn. Warto sobie raz na przykład na 2 tygodnie czy raz w tygodniu spojrzeć na to, jak te wyniki wyglądają. Jeśli jesteście administratorem organizacji na FunnyMoney, to też raz w tygodniu w poniedziałek o godzinie 12 wychodzi e-mail z podsumowaniem poprzedniego tygodnia. Tam też jest taka informacja o tym, ile macie nowych darowizn, ile macie nowych wspierających. I kolejna rzecz, jeśli chodzi o tych wspierających, o ten pierwszy klucz, czyli jedna rzecz, żeby tych wspierających było jak najwięcej, a druga rzecz, jak już wejdziemy w szczegóły, kto to powinien być, jacy są ci najlepsi wspierający, to przede wszystkim ci, którzy robią regularne zakupy, czyli dla zwierząt, dla domu, czyli co zakupy, które się powtarzają, tak? Dla zwierząt, karma wszelkiej maści, czy różnego rodzaju, nie wiem, żwirek dla kotów, tak, rzeczy, które regularnie się powtarza, oraz zakupy domowe, czyli, nie wiem, żywność, chemia gospodarcza, takie rzeczy, które się po prostu powtarza i powtarza. Druga rzecz, to są podróżnicy, czyli rezerwacje hoteli, to głównie z tego powodu, że tam są bardzo fajne darowizny, kwoty darowizn. Ten procent jest wysoki, i z tego powodu ci podróżnicy są również bardzo dobrą grupą, jeśli chodzi o wspierających. Oraz firmy. Regularne zakupy większej wartości. Już mówię o co chodzi z tymi firmami, bo to nie jest tak, że nie wiem, sklep internetowy X, w którym ktoś robi zakupy, jednocześnie ten sklep internetowy jakoś może was wspierać, tylko działa to w ten sposób, że jeśli wśród waszych wspierających są osoby, które pracują w różnych firmach, albo są właścicielami firm, mogą robić zakupy firmowe, korzystając również z FunnyMoney. Mam tutaj na myśli rezerwacje na przykład hoteli dla handlowców. Jeden z pierwszych przykładów. Bo de facto firmy to nic nie kosztuje. Tak? Firma zapłaci tyle samo, a część z tych pieniędzy trafi do waszej organizacji. Czy nie wiem, zakupy tuszy, czy tonerów do drukarek, takie regularne zakupy. Oczywiście część firmy ma jakieś wypracowane, nie wiem, rabaty gdzieś, czy kupują w jakichś miejscach, które nie są na FunnyMoney,
ale jest spore grono firm, które, nie wiem, chociażby kupuje takie rzeczy na Allegro, albo kupuje w jakichś stałych sklepach internetowych, które prawdopodobnie są w Funny Money. To są zakupy regularne i większej wartości. Jeśli wy chcecie dotrzeć do firm, albo na przykład docieracie do firm z propozycją jakiejś współpracy, czy zapytania do firmy o to, żeby wsparli was na przykład darowizną, i okazuje się, że firma na przykład jest w takiej sytuacji, że na przykład w tym kwartale czy w tym roku nie jest w stanie wesprzeć was finansowo, no to można powiedzieć, że Funny Money, darowizną zakupów, można użyć jako taki wytrych, tak? Czyli możecie im powiedzieć: OK, skoro na dzień dzisiejszy nie możecie nas wesprzeć bezpośrednią wpłatą, to mamy do was prośbę, róbcie proszę zakupy firmowe z Funny Money, my wam pokażemy, jak to działa, i część z tych pieniędzy po prostu do nas trafi, a wy jako firma będziecie mogli powiedzieć, że wspieracie nas również w taki sposób. Także te zakupy firmowe jest takim wytrychem do korzystania z Funny Money, dlatego że te zakupy są regularne, większej wartości, czyli na dobrą sprawę więcej pieniędzy, więcej darowizn od zakupów trafi do waszej organizacji. I ten kontakt z firmami to może być albo to, jak wy na przykład rozmawiacie z organizacjami, albo też wśród waszych wspierających jest ktoś, czyli można sobie wyobrazić, ja sobie wyobrażam teraz takiego posta na Facebooku, który pyta, kto z was pracuje w firmie i robi zakupy firmowe. I od tego można zacząć i przejść do tego, o co chodzi, że każdy zakup firmowy może być również wsparciem dla waszej organizacji. No i tutaj właśnie popatrzmy na takie pojedyncze darowizny. Uwaga, to są kwoty pojedynczych darowizn, tak? Czyli ktoś zrobił zakup, którego efektem była taka darowizna. Senetic, od razu odpowiadam, to jest sklep ze sprzętem takim serwerowym, komputerowym mniej, ale serwery, jakieś takie szafy rakowe, jak ktoś, że tak powiem, jest w temacie, takie duże tematy elektroniczne. Booking, no wiadomo, dekoratore, nawet nie wiem, kojarzy mi się z dekoracją, ale widać, że można zrobić zakupy za rezerwacje hoteli. Ten 1908, to jeśli dobrze pamiętam, to była rezerwacja w jakiejś firmie, osoba, która wspiera organizację, zrobiła rezerwację w Paryżu na jakiś wyjazd firmowy i zrobiła to właśnie z Funny Money, z darowizną od zakupów. 1908 zł od jednego wspierającego i jednej transakcji, jednej rezerwacji na Bookingu. Także to są kwoty, które z tych darowizn od zakupów, oczywiście mnóstwo jest takich małych kwot, tak? Złotówka, 2 złote, czasami jakieś grosze, nie wiem, 10 zł, 15, 50, ale takie rzeczy też są darowiznami od zakupów. Jak widać tutaj, Booking.com jest tym liderem. Myślę, że warto tutaj zastanowić się nad tymi podróżnikami, zwłaszcza że idzie sezon letni. Niektórzy jeszcze nie mają rezerwacji na lato, nie wiedzą, gdzie będą robić, albo celowo po prostu będą zamawiać jakiś last minute, i to jest okazja do tego, żeby wesprzeć waszą organizację. I teraz, moi drodzy, jeśli macie pytania, to piszcie na czacie, ja postaram się odpowiedzieć. I teraz przejdziemy do takich przykładów, do przykładów, do konkretnych działań, które robią różne organizacje, dzięki którym między innymi właśnie takie darowizny trafiają do organizacji. Ja tylko szybko rzucę okiem, czy na naszym Facebooku się pojawiły jakieś pytania. Pytań jeszcze na Facebooku nie ma, ale w razie czego, jeśli by się pojawiły, to ja też będę na te pytania zerkał i odpowiadał. Tak, w międzyczasie i jako przerywnik chciałem zaznaczyć, że tak, sobie potwierdziłem, patrząc na ekran. Webinar jest nagrywany i będzie pewnie dzisiaj za parę godzin albo jutro najpóźniej dostępny na akademia.funnymoney.pl, łamane przez materiały, tam będzie dostępne nagranie. No i oczywiście jest również na Facebooku, a prezentacja z dzisiejszego spotkania za chwilę wrzucę po spotkaniu wrzucę na grupę fundraiserzy Funny Money. Dobra, lecimy dalej z tymi przykładami. Dodaj Funny Money jako formę wsparcia, czyli
dodaj Fanimani, dodaj darowiznę od zakupów do miejsc, w których i tak już komunikujecie na temat różnych form wsparcia waszej organizacji. Czyli są pewnie miejsca, w których mówicie o tym, jeśli ktoś chce nas wesprzeć, czy to nie wiem, na stronie internetowej, czy to tutaj akurat przykład, post na Facebooku, to możesz wpłacić darowiznę, wpłacić na zbiórkę, przekazać 1% podatku, robić darowiznę od zakupu w internecie. Czyli po prostu dodać Fanimani jako kolejną opcję w tych różnym wachlarzu możliwości wspierania waszej organizacji. Dlatego, że jeden wpłaci darowiznę, inni przekaże 1% podatku i jeszcze ktoś inny zacznie po prostu was wspierać przy okazji zakupów w internecie. Także pierwszy przykład, pierwszy sposób, tam gdzie już teraz mówicie o tym różnych formach wsparcia waszej organizacji, dodać po prostu linka do waszego profilu. To jest akurat organizacja, która już jest bardzo długo z Fanimani i oni cały czas, tak na dobrą sprawę, w praktycznie każdym poście, który publikują, wrzucają taką informację. To jest post akurat z 9 maja. Także w każdym poście, który publikują, mają po prostu taką stopkę, w której mają linka do swojego profilu na Fanimani. Kolejny przykład. Wykorzystaj okazje zakupowe. Oczywiście to jest okazja zakupowa, taka bardzo duża, raz w roku jest ten Black Friday, który jak widzicie tutaj otwarte klatki zrobiły z tego Good Friday. Podeszli bardzo moim zdaniem ciekawie do tematu, ale tych okazji zakupowych jest dużo, dużo więcej w ciągu roku. Najbliższa okazja zakupowa, o której my już komunikowaliśmy i do wszystkich użytkowników Fanimani i również w newsletterze, który wyszedł z materiałami na maj, to jest po prostu dzień mamy, tak? I za chwilę dzień dziecka, tak? To są okazje zakupowe, to są okazje do zakupu prezentów, akurat w tym przypadku, w jednym i drugim przypadku są to prezenty, ale często są to okazje takie szersze, tak? Na przykład w styczniu zaczynają się wyprzedaże, na przykład w wrzesień, tak? To jest okres wyprzedaży letnich, tak? Czyli to jest taki dłuższy okres, to nie jest jakiś pojedynczy dzień, ale to są okazje zakupowe, bo wasi wspierający robią również zakupy w internecie. Niejednokrotnie, nie wiem, zaczyna się sezon właśnie, sezon jesienny, robią zakupy odzieżowe, zaczyna się sezon, ok, róbcie te zakupy odzieżowe, przy okazji wspierajcie naszą organizację. Czyli druga rzecz, wykorzystaj okazje zakupowe. My co miesiąc, ja będę o tym jeszcze później mówił, ale my co miesiąc wysyłamy taki newsletter dla organizacji, gdzie właśnie podpowiadamy, jakie są okazje zakupowe w kolejnym miesiącu. Kolejna rzecz, zachęć do zapraszania. Każdy użytkownik Fanimani może zaprosić swoich znajomych do korzystania z Fanimani i dzięki temu, że ktoś zarejestruje się z zaproszenia, to 5 zł trafi do was. Jeśli osoba, która została zaproszona, wybierze tą samą organizację, czyli was, to drugie 5 zł też trafi do was. To jest taka dodatkowa darowizna. Oczywiście te 5 zł trafi w momencie, gdy ta osoba, która została zaproszona, zrealizuje warunek tego programu polecania, czyli w ciągu roku od zaproszenia zrobi zakupy za minimum 100 zł, tak? Zakupy za minimum 100 zł, nie darowizny za 100 zł, zakupy za minimum 100 zł, czyli ktoś dzisiaj dostał linka zaproszenia, rejestruje się z tego linka i nie wiem, za tydzień, dwa tygodnie kupuje, nie wiem, karmę za 150 zł, od tego jakaś darowizna do was trafi i plus dodatkowo te 5 zł, plus 5 zł, czyli dzięki 5 zł od zapraszającego, 5 zł można powiedzieć od zaproszonego trafia do waszej organizacji. Oczywiście można to z tego korzystać indywidualnie, czyli wy jako administrator organizacji też takiego linka możecie pobrać, ale ja tutaj zachęcam do czegoś więcej, do zachęcania waszych fanów, waszych wspierających do tego, żeby to oni zapraszali swoich znajomych. Dlatego, że w tym momencie to nie wy jako jedna osoba docieracie z tym zaproszeniem, ale te, nie wiem, 10, 15, 20, 50 osób dociera z zaproszeniem do swoich znajomych, czyli ta grupa się bardzo, bardzo mocno poszerza. Kolejny przykład. Pokaż narzędzia. Co jest
moim zdaniem też istotne. I od razu tutaj widzimy też App Store i Google Play, czyli aplikacje mobilne, o czym zaraz powiem. Pokaż narzędzia, czyli taki sposób na to, żeby pokazać, że to są takie narzędzia elektroniczne czy software, czy nie wiem jak to powiedzieć. To jest coś, co tak na dobrą sprawę dla wielu z nas jest już codziennością, tak? Że dodajemy coś do swojej przeglądarki, że instalujemy jakieś aplikacje na telefonie. To jest nasza codzienność, bardzo prosta codzienność. To dlatego też mówię o tym, że to jest taki motyw, do którego można nawiązać, na przykład zapytać o to, jakie macie rozszerzenia, jakie macie aplikacje, a tu jest takie rozszerzenie, taka aplikacja, dzięki której bezpłatnie możecie nas wspierać. To jest o tyle istotne, wracam do klucza numer 2, czyli przypominajka to 5 razy więcej darowizn. Być może się zastanawiacie, jak to działa na urządzeniach mobilnych. Na urządzeniach mobilnych mamy pewne ograniczenia, to znaczy nie ma takiej przypominajki jak na komputerach, dlatego że jest to technologicznie ograniczone, z pewnym wyjątkiem, o którym za chwilę powiem, ale na smartfonach można korzystać z aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna działa w ten sposób, że po prostu się do niej wchodzi, tam są sklepy, są okazje i jest historia darowizn. Różnica jest generalnie taka, że na telefonie trzeba po prostu pamiętać, żeby idąc na zakupy wejść do aplikacji mobilnej, a nie bezpośrednio do przeglądarki. Tutaj jest drobny wyjątek. Niecały miesiąc temu pojawiła się taka możliwość w Safari na iPhone i iPadzie. Jest rozszerzenie przypominajka Funny Money dla Safari mobilnego. Czyli jeśli ktoś z Was korzysta z iPhone'a, korzysta z Safari, może zainstalować sobie przypominajkę Funny Money, po prostu pobrać ją sobie z App Store'a i ona działa dokładnie tak samo jak na komputerze. My oczywiście sprawdzamy i śledzimy, jak się ten rynek przeglądarek internetowych mobilnych rozwija. Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, żeby przypominajka była w wersji mobilnej, to będziemy ją oczywiście robić. Kolejny przykład to podziękuj. Podziękuj. Tak na dobrą sprawę podstawowy, jeden z ważniejszych elementów całego procesu fundraisingu, czyli jak już dostaliście pieniądze jako organizacja, to dziękujecie za to, że ktoś was wsparł. Tak samo tutaj, jak widzicie, organizacja 8 maja, 4 dni temu, poinformowała, że dostali przelew od Funny Money. Tutaj akurat niewielki przelew, ale dostali. Nawet taki niewielki przelew jest sygnałem dla wspierających. Raz, dla tych, którzy są wśród waszych fanów i wspierają was w ten sposób, to jest potwierdzenie, że te pieniądze dotarły na konto organizacji. Druga rzecz, dla osób, które nie korzystają jeszcze z Funny Money, nie wspierają was przy okazji zakupów, jest tu informacja, że to jest forma wspierania, która działa. Także takie podziękowanie pełni dwie funkcje. Jedna funkcja to jest właśnie dziękujecie faktycznie tym, którzy was wspierają. Druga funkcja, pozyskujecie nowych wspierających. I tutaj możecie zauważyć właśnie tą jedną rzecz, że tutaj są podane dwa linki. Jeden link to jest do funnymoney.pl łamane przez aplikację, drugi do profilu organizacji na Funny Money. Ja zachęcam do tego, żeby korzystać z jednego linka, żeby zawsze używać tylko i wyłącznie tego drugiego, czyli linka do profilu organizacji na Funny Money. Kolejna rzecz, przykład siódmy, powtarzaj, czyli na różne sposoby możecie powtarzać czy komunikować o tym, że można was wspierać przy okazji zakupów w internecie. Ja tutaj może spróbuję otworzyć właśnie to, co napisałem, że post na Facebooku działa, żyje 6 godzin, bo to jest taka animacja, którą organizacja pobrała jako gotowy materiał z materiałów na Funny Money. Tak? Czyli po prostu pobrali takie wideo, wrzucili na Facebooka. Co więcej, nie jestem pewien, bo nie czytam wszystkich treści, które Magda z Gosią przygotowują, ale ta treść prawdopodobnie też jest takim gotowcem, który możecie pobrać w materiałach. Do tych materiałów ja przejdę później.
Tak, korzystaj z gotowców, materiały. Tam znajdziecie naprawdę bazę inspiracji, w jaki sposób możecie mówić o zakupach w internecie. Browiznach od zakupów. Dobra, i są jeszcze różne inne metody. Podejrzewam, że sami macie gdzieś w głowie parę pomysłów, ale stopka w mailach, prosta rzecz, dodanie po prostu linka. Wspieraj nas przy okazji zakupów, link do waszego profilu. Wiadomości Messenger, WhatsApp, tutaj już pojawiło się wcześniej, że korzystacie z takich rzeczy. Można wysłać indywidualnie wiadomość, można na przykład też pobrać jeden z filmów, który pobierzecie właśnie w materiałach i też wysłać go w wiadomości na Messengerze. Kolejna rzecz, znalezienie ambasadorów, znalezienie osób, które wiecie na przykład, że robią dużo zakupów w internecie, albo możecie zrobić ankietę na waszym fanpage'u, jak często kupujecie w internecie i zobaczyć, kto tam będzie najbardziej aktywny i kto tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że będzie pretendował do tego, żeby być takim waszym ambasadorem darowizn od zakupów online dla waszej organizacji. Czyli taka osoba, która trochę ściągnie z waszych barków, bo podejrzewam, że macie dużo na głowie, ściągnie troszeczkę z waszych barków promowanie tej formy pomagania. Kolejna rzecz, wykorzystanie materiałów. Jeśli nie dostajecie tego newslettera, no to tutaj na newsletter-ngo możecie sobie po prostu wejść, zapisać się do tego newslettera i co miesiąc będziecie dostawać informacje o tym, w jaki sposób możecie zbierać darowizny od zakupów w kolejnym miesiącu. Filmy na YouTubie, jeśli korzystacie również z YouTuba, o właśnie, nikt nie wymienił YouTuba, to też jest ciekawa informacja, jako sieci społecznościowej, a to też tak na dobrą sprawę trochę taka społecznościówka, de facto miejsce, które pozwala na złapanie zasięgu, pozwala na pozyskanie wspierających. I kolejna rzecz, właśnie, piękne miasto, ja akurat dzisiaj łączę się z Poznania. To jest Kraków. Pamiętajmy o tym, że nie od razu Kraków zbudowano. Jak to czasami ktoś o mnie mówią, że ja jestem też w gorącej wodzie kąpany, chciałbym wszystko od razu, ale tak się nie da. Małymi krokami zrobić pierwszy krok, pierwszych, nie wiem, 10 wspierających, pierwsze darowizny od zakupów, a później pomału, ale regularnie po prostu tą formę rozwijać. A propos materiałów, funnymoney.pl, łamane przez materiały. Jak sobie wejdziecie, to tutaj macie bazę, tak na dobrą sprawę, mnóstwa materiałów. Już nawet nie wiem, ile ich jest, ale pewnie kilkaset. Wejdziecie sobie w kategorię przypominajka. Możecie wygenerować film z waszym logotypem, tak? Czyli to jest film, gdzie na końcu pojawia się logo waszej organizacji. Tutaj możecie gotowe grafiki pobrać. Tutaj się wstawi logo waszej organizacji. Tutaj wygeneruj animację z logotypem. To też jest animacja, ponieważ na Facebooku czy Instagramie animacje, filmy lepiej się rozchodzą, no, mają większe zasięgi, no to dlatego my robimy też animacje i filmy. My robimy, w sensie Gosia, która nad tym pracuje sporą część miesiąca. Tutaj możecie znaleźć bardziej ogólne informacje też, jak działa Funnymoney. Możecie znaleźć gotowe podziękowania, tak? Czyli tutaj zresztą widzicie, to jest gotowa grafika, którą ktoś po prostu pobrał, wrzucił do siebie. Te formy podziękowania możecie sobie wybrać, jaką chcecie. Materiały na stronę internetową, tutaj taki gotowy nawet w formacie HTML tekst, który możecie pobrać i po prostu wkleić na stronę internetową. Także tych materiałów jest tutaj mnóstwo. Są materiały również po angielsku, są materiały również do druku. Tutaj jak działa Funnymoney, ostatnio pojawił się taki plakat, ulotka A5, którą możecie no, albo wydrukować w formie jednej A5, albo jeśli chcielibyście to na drukarce zrobić, to też możecie taką ulotkę po prostu pobrać w formie PDF-a już gotowego. Już Wam tutaj pokazuję to. No ja akurat tutaj miałem Funnymoney wybrane, ale mam go jakby gotowego PDF-a, którego mogę po prostu wydrukować. Tu oczywiście będzie logo waszej organizacji oraz link do profilu waszej organizacji. Także zachęcam do sprawdzania tych materiałów.
I dotarliśmy nareszcie do wyspy pytań. Moi drodzy, jakie macie pytania? Jeśli nie ma tych pytań na razie, to możecie później napisać do nas info@fanimani.pl, po prostu zadać jakieś pytanie, to ktoś z nas odpowie, bądź też ja. Możecie wejść też na fanimani.pl, mani.pl łamane przez spotkanie, wrzucam tutaj linka i tam możemy się umówić na spotkanie, możecie się umówić na po prostu na spotkanie ze mną, jeśli będziecie mieć jakieś dalsze pytania. Spotkanie bezpłatne. Dobra, jedna niespodzianka, 22 maja, Warszawski Dzień Zwierząt, będziemy tam, także jeśli ktoś z Was jest z Warszawy albo będzie tego dnia w Warszawie, zapraszamy, my tam będziemy pewnie od godziny 12, gdzieś mniej więcej do 15, będzie okazja się zobaczyć, poznać osobiście. Pytanie od Patrycji, czy organizacja może zbierać pieniądze na indywidualne subkonta podopiecznych, czy tylko na ogólne konto organizacji? Bardzo dobre pytanie. Patrycja, już Tobie pokazuję, tak, może jak najbardziej w ten sposób robić. Pokażę Tobie najpierw to z perspektywy panelu organizacji. Wejdziemy sobie tutaj w ustawienia profilu i tu mamy podopieczni i projekty. Możecie tutaj sobie dodawać, ja tutaj widzę zresztą, mam jakiegoś testowego podopiecznego, możecie sobie dodawać podopiecznego i każdy z tych podopiecznych będzie miał swój własny profil, tak? Czyli fanimani.pl łamane przez fanimani, łamane przez Jan Kowalski, ten podopieczny ma swój własny profil i w momencie, gdy ktoś wejdzie na ten profil i kliknie dodaj rozszerzenie, zainstaluje, wybierze automatycznie tego podopiecznego do wspierania i zainstaluje sobie rozszerzenie do przeglądarki. Także tak, jak najbardziej można, jeśli macie podopiecznych w organizacji, możecie z tej funkcjonalności korzystać. Oczywiście w darowiznach, ja tutaj akurat nie mam takiego, ale w historii darowizn będziecie mieć informację właśnie podopieczny, projekt, czy też jakiś zewnętrzny identyfikator, jeśli na przykład ten podopieczny ma u Was jakiś określony identyfikator, to też możecie go dodać i tutaj go zobaczycie, co później można pobrać w formie pliku i to ułatwi pewnie gdzieś tam rozliczenia z tymi podopiecznymi. Powiem więcej, jeśli macie jakiś programistów, to jest dokumentacja API i możecie swoje własne systemy spiąć po prostu z Fanimani i takich podopiecznych zakładać automatycznie. Nie będę wchodził w szczegóły, jest taka możliwość. Dobra. Czy dotyczy to zbiórek celowych nie tylko dla podopiecznych? Tak, Krzysztof. Czyli tak na dobrą sprawę możecie stworzyć tutaj projekt. To są też projekty. Tak, można powiedzieć, że projekt to jest jak taka, można powiedzieć, zbiórka celowa, tak? Czyli ktoś może wspierać konkretny projekt właśnie w ten sposób. Konrad, wiem, że nie w temacie dzisiejszego spotkania, jak i kiedy pojawiają się środki z 1% zbierane przez Fanimani. To tak szybko odpowiadając, wypłaty, jeśli dobrze pamiętam, będą w listopadzie, dlatego że środki spływają nawet wcześniej, ale informacje na temat szczegółów rozliczeń dostajemy albo do końca września, albo do końca października. Wiem, że ten termin był gdzieś tam przesuwany przez urzędy skarbowe. W każdym razie, z tego co pamiętam, wypłaty były realizowane w listopadzie. Bo to zależy właśnie od tego, kiedy dostaniemy informacje, te szczegółowe informacje, która kwota dla kogo. Gdzie można znaleźć ulotkę? Gdzie można znaleźć ulotkę? Fanimani.pl łamane przez materiały. Wróćmy sobie do materiałów. Link do materiałów jest też na stopce strony. I tutaj, jak działa Fanimani, jest ta ulotka. Kupujesz w internecie, możesz nam pomagać. Jak i z kim można się skonsultować? Tomasz zapytał, fanimani.pl łamane przez spotkanie. Tam możesz wejść i, no tutaj akurat jest stary link, ale fanimani.pl łamane przez spotkanie.
Przejdziesz do takiego narzędzia Calendly, tam możesz po prostu wybrać sobie termin i automatycznie będziemy mieć spotkanie w kalendarzu. To trafi do kalendarza. A link do gadżetów to jest go.funnymoney.pl żebym tutaj nie pomylił, łamane przez gadżet o. Wrzucam jeszcze raz linka tego. Małgorzata napisała, niesamowite możliwości, dziękuję ogromnie, na pewno skorzystamy, zapraszam, chętnie pomogę, jeśli będziecie mieć jakieś pytania, cieszę się, że Wam się to podoba. Dobrze, moi drodzy, dziękuję bardzo za Wasz czas, za Waszą obecność, jeśli będziecie mieć jakieś pytania, zapraszam do pisania, do kontaktowania się z nami, do zapisania się też na newsletter, to może też wejdę tutaj na newsletter NGO. Tu możecie się zapisać na newsletter dla organizacji i wtedy będziecie też co miesiąc dostawać informacje o tym, jakie są okazje do wspierania waszej organizacji przy okazji zakupów w internecie. Na zakończenie dziękuję jeszcze raz. Pamiętajcie o tych dwóch kluczach, ważnych kluczach i pewnie słyszymy się następnym razem. Właśnie, 26 maja bardzo ciekawy webinar na temat algorytmów Facebooka. Więcej nie będę mówił, niedługo pojawi się informacja również w naszych socialach. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć, hej. Funnymoney.pl. Wiele okazji do pomagania.